Jesteśmy na pokazie Maćka Zienia. Mam takie pytanie do pani. Za co pani ceni Maćka? Za wrażliwość. Maciek w bardzo piękny sposób patrzy na kobiety, chce wydobyć z nich piękno, delikatność, zmysłowość, kobiecość, jeszcze raz kobiecość. Ja nie do końca we wszystkich projektach się Maćka odnajduję, ale podziwiam go za to i wiem, że ma całą rzeszę kobiet, które uwielbiają jego projekty. Właśnie za to, że jego sukienki czy projekty są niezwykle eleganckie, bardzo dobrze uszyte, z bardzo dobrych materiałów uszyte. Teraz trochę ten show biznes się budzi tak naprawdę. W tym tygodniu mamy dużo takich wydarzeń show biznesowych. Jak pani się odnajduje na tych ściankach? Bo pani się rzadko pojawia. Ja byłam w zeszłym tygodniu na pokazie MMC, bo bardzo często występuję w ich rzeczach. Bardzo lubię ten duet MMC. Bardzo cenię ich projekty. Czerń, Mrok, także widzę się tam. I z racji tego wydawało mi się, że to jest mój obowiązek, żeby się tam pokazać. Z Maćkiem znamy się od wielu, wielu lat. Maciek niejednokrotnie ubierał mnie na jakieś ważne moje momenty, nie tylko koncertowe. Także też wypadałoby przyjść. Nie na wszystkich Maćka pokazach bywam, ale jak tylko mogę, to staram się być. Niedługo święta. Czy u pani też jest taki zwyczaj kolędowania wspólnego w rodzinie? Nie. Nie. Ja, nie. No, jak są święta, to oczywiście zdarza mi się włączyć telewizor i posłuchać, jak inni kolędują. Ale w tym roku święta są niezwykle skromne, bo ja mam akurat remont w domu i wszystko jest w wersji minimalistycznej. Nie mamy nawet telewizora, także... jakoś się musimy obejść bez kolędowania. A w jakim stylu będzie to nowe pomieszczenie? W jakim stylu? Będę miała pierwszy raz w życiu moją wymarzoną kozę za testem. Także będę mogła od czasu do czasu, mam nadzieję, zapalić, bo ja uwielbiam ciepło ognia i sam ogień jest dla mnie mistyczny. Także styl po prostu... taki mieszany, można powiedzieć. No, ja nie wiem, jaki to jest w zasadzie styl. Moja architekt by mnie pewnie teraz przekleła za te słowa, ale będzie ładnie, bo będzie świeżo i wszystko będzie nowe, więc bardzo się cieszę. A jakie są już jakieś plany na nowy rok? Też jest taki moment, że już zaczynamy podsumowywać ten rok. Jaki był dla pani? Oj, pracowity był, bo nagromadziły się koncerty, które były odwoływane jeszcze za czasów pandemii. Także był to czas, wielu koncertów po całej Polsce, także teraz ten grudzień wyczekuję, żeby sobie trochę odpocząć jednak. Podsumowanie, cieszę się, że już nie ma tego diabelstwa z nami, a jeżeli jest, to już ludzie nauczyli się z tym żyć i odbywają się koncerty, ludzie tłumnie, licznie przychodzą na te koncerty, także to jest... wielki oddech, wielka ulga, bo dla naszej branży to był bardzo ciężki czas. A jakieś plany na nowy rok? Plany na nowy rok to ja zawsze planuję jakieś ferie na nartach z synem. Może uda mi się już od stycznia wejść do studia i nagrywać nowe piosenki. To są moje te ambitne plany na nowy rok. W takim razie czekamy na nie. Bardzo pani dziękuję.